Ja to od początku powtarzam, chcemy zająć pierwsze miejsce. Konkretnymi deklaracjami rok 2021 kończą szczypiorniści WKS-u Grunwald Poznań. Piąte miejsce, jakie zajęli w poprzednim sezonie, nie zaspokoiło ich apetytów. Ten rok sympatycy drużyny zapamiętają na długo, bowiem wieloletniego trenera Rafała Walczaka zastąpił Michał Tusz. Ja jako zawodnik tych kontuzji już naprawdę dużo miałem, a nie chciałem się rozstawać z piłką ręczną. I to była gdzieś też jakaś alternatywa, by na przykład po kontuzji, której na szczęście na końcu już swojej przygody z piłką nie miałem, więc chciałem dążyć do tego, żeby po prostu zostać trenerem. Rundę jesienną wojskowi kończą imponującą serią 7 zwycięstw z rzędu. Nie ustrzegli się jednak początkowych 2 porażek. Aktualnie zajmują 3 miejsce w tabeli pierwszej ligi z dorobkiem 26 punktów. Ktoś powie, że jestem bezczelny, ale ja chciałem wszystkie mecze wygrać. To prawda, że początkowe mecze no nie były w naszym wykonaniu takie, jak ja sobie planowałem, bo też się trochę czynników na to złożyło. Nie lubię się tłumaczyć, no mamy kadrę, jaką mamy, ale zabrakło przede wszystkim w tych początkowych meczach lidera, takiego jak teraz jest na przykład Daniel Bartomiejczyk. Zawodnik ten rzucił 44 bramki. O 4 więcej uzbierał najskuteczniejszy Damian Bajka. Kolejna okazja do zdobycia punktów w ostatni weekend stycznia. Rywalem poznaniaków będzie MKS Tęcza Kościan.